Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 14 marca bieżącego roku zostało w Dzienniku Ustaw opublikowane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 7 marca o sposobie odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Zasadnicza służba wojskowa, ten powszechny pobór. Została zawieszona w 2009 roku, ale nie została nigdy zniesiona. Ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku wymienia oczywiście zasadniczą służbę wojskową, możliwość jej odbywania w różnych formach. Wprowadzi, wprowadzono ochotniczą, zasadniczą służbę wojskową, wprowadzono także opcję zasadniczej służby wojskowej dla, dla kobiet. Natomiast to nie jest tak, że ten pobór został zawieszony i nigdy nie zostanie odwieszony. Fakt, że jest rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej już jasno znamionuje, że ba są bardzo zaawansowane plany przywrócenia powszechnego Poboru do wojska. Czego brakuje w sensie prawnym? No, brakuje rozporządzenia prezydenta, brakuje rozporządzenia prezydenta, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w odrębnym takim rozporządzeniu może wprowadzić taki, taki obowiązek w każdej chwili, tak naprawdę w każdej chwili. To co, to, co widzimy od właśnie 14 marca, to jest nic innego jak przygotowywanie gruntu pod. Przywrócenie powszechnego, powszechnego poboru, powszechnego odbywania zasadniczej służby wojskowej. Dlaczego tak jest? No Nie muszę oczywiście mówić tego stałym widzom i słuchaczom podcastu geopolitycznego. Politycy bardzo mocno prą do wojny. Bardzo mocno prą do tego, aby, aby eskalować napięcie, aby Także wysłać wojsko polskie na Ukrainę. Jest bardzo wielu polityków, którzy by sobie tego życzyli. Są politycy, którzy świadomie, celowo eskalują napięcie, tak jak pan Hołownia, który mówił o wgniataniu Putina w ziemię, to jest cytat. Natomiast widzimy także bardzo wiele manipulacji, coraz więcej manipulacji opinią publiczną. Chociażby wystarczy spojrzeć na medialny rezonans, sondażu przeprowadzonego dla Dziennika Gazety Prawnej i stacji RMFFN, gdzie zapytano właśnie respondentów, jakiej pomocy Polska powinna udzielić Ukrainie. I większość mediów głównego nurtu w tych tak zwanych lidach, czyli w tych głównych tytułach właśnie wyboldowanych, wytłuszczonym drukiem, pisała, że blisko prawie niemal 10% Polaków cytuję uważa, że Polska powinna wysłać wojsko na Ukrainę. Natomiast przecież z tego sondażu jasno wynika, że ponad 90% Polaków nie chce wysłania wojska polskiego na Ukrainę. Natomiast proszę zobaczyć jak sprytnie odwrócono proporcje i jak sprytnie próbuje się oddziaływać na świadomość, a właściwie nawet na podświadomość Polaków, tak aby zaakceptowali ten fakt możliwości w ogóle wysłania wojska polskiego. A w tym wszystkim, temu wszystkiemu towarzyszą bardzo interesujące informacje, które do nas docierają, chociażby ta o śmierci generała brygady Adama Marczaka, szefa sztabu dowództwa operacji Unii Europejskiej Altea w Mons, który miał, gdzie tutaj podaje się informację, że generał Marczak prawda, zmarł 26 marca i że była to śmierć z przyczyn naturalnych w czasie wolnym od służby. Natomiast, jeżeli spojrzymy na informacje w róż, na różnych kanałach, w te, na, na telegramie, wiemy, że doszło do ostrzału. W różnych strategicznych obiektów w Kijowie, w tym tych, w których przebywali wysocy oficerowie NATO. I oczywiście ja tutaj nie będę się kusił o jakieś spekulacje daleko idące i tak dalej, bo twardych dowodów na ten w tym momencie nie mamy, ale warto zwrócić na to uwagę, że doszło do bardzo zmasowanego ataku rakietowego na kijów, w którym zginęło ponoć bardzo wielu. Oficerów NATO, miała być zniszczona siedziba SBU, i tak dalej, i tak dalej. Warto tutaj te, wiązać te fakty. Natomiast także ta informacja, która 27 marca rozgrzała część opinii publicznej, czyli fakt, że generał Jarosław Gromadziński został natychmiastowo odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu, no jasno pokazuje na kryzys, który jest w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. No bo przecież doskonale wiemy, że służba kontrwywiadu. Wojskowego od tak nie odwołuje generała Eurokorpusu. Tutaj lakoniczne informacje, że SKW odwołała generała broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat tego oficera. No ale wiemy doskonale, że to jest zbyt wysoka funkcja i zbyt ważna i mająca zbyt duży rezonans, jeśli chodzi o. Stosunki z sojusznikami z NATO, z Unii Europejskiej, aby tak od tak można było tutaj odwołać generała. Pojawiły się różne spekulacje, łącznie z tym, że dochodziło do jakichś nieprawidłowości w 18 dywizji, którą w przeszłości dowodził generał Gromadziński. Tam mówi się także w mediach o tym, że być może doszło do różnych nie, nieprawdziwych. Danych związanych z podawaniem, z podawaniem stanu gotowości bojowej tejże, tejże dywizji. No to pokazuje, że te problemy, takie powiedziałbym, strukturalne w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są i to są niemałe. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska nie jest w ogóle przygotowana do jakiegokolwiek większego konfliktu. Mamy sytuację, w którym w której, 17, w której 14 marca jest publikowane rozporządzenie ministra obrony w sprawie sposobu odbywania zasadni, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, a nie ma ustawy o ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. Mówiłem o tym wielokrotnie, od wielu lat o tym mówię. Wielokrotnie powołuje się na raporty najwyższej izby kontroli publikowane w roku 2012, w roku 2000. Y, y, 19. No i właściwie to jest jak grochem o ścianę. Można powiedzieć, że jest wiele osób, które już podnosiły ten temat wielokrotnie, wielu ekspertów, wielu oficerów, także rezerwy, natomiast tutaj politycy, politycy podgrzewają atmosferę prowojenną i w żaden sposób się nie liczą tutaj ze zdrowiem obywateli, z ich, z ich życiem. Sytuacja, w której media tak manipulują sondażami, tak manipulują opinią publiczną, sytuacja, w której dochodzi do zagadkowania, śmierci jednego z generałów. W sytuacja w której służba kontrwywiadu Wojskowego odwołuje z bardzo wysokiego stanowiska kolejnego generała, no jasno pokazuje, że Polska ma potężny problem. Do tego te informacje o rzekomej rosyjskiej rakiecie, która naruszyła przestrzeń powietrzną, tak naprawdę potwierdza się to wszystko o czym mówiłem i ja mówiłem i mówił Polski Ruch Antywojenny od samego początku, że to nie nasza wojna, że Polska nie powinna w żaden sposób angażować się w wojnę na Ukrainie. Ale, Szanowni Państwo, też warto podkreślić, że rządzący są coraz śmielej, mówią o perspektywie wysłania wojsk na Ukrainę, wojska polskiego na Ukrainę. Coraz śmielej mówią o przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, ponieważ istnieje bierność społeczna, ponieważ istnieje ta pasywność społeczeństwa, które nie buntuje się, które nie buntuje się przeciwko próbom właśnie takiej narracji, próbom wepchnięcia Polski w cudzą wojnę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie tylko mówili publicznie w mediach społecznościowych, to nie nasza wojna, ale abyśmy przeciwko temu protestowali. Jeszcze raz z tego miejsca serdecznie Państwa zapraszam 1 maja w dzień wolny od pracy do Warszawy na godzinę 12.00. Spotkajmy się w samopołudnie, dokładne miejsce Państwu podam na początku kwietnia i pójdźmy w marszu pokoju. Pójdźmy pod hasłem To nie nasza wojna, pójdźmy pod hasłem nie przenoście nam stolicy do Kijowa. Pójdźmy pod hasłem Nasze dzieci to nie jest mięso armatnie. Chciałem także Państwu powiedzieć, że Polski Ruch Antywojenny pracuje nad darmowym poradnikiem, darmowym poradnikiem dla wszystkich tych, którzy mogą zostać właśnie objęci obowiązkowym, obowiązkowym poborem. No nie zgadzamy się a to, a, na to, aby nasze dzieci były traktowane jako mięso armatnie. Taki poradnik na pewno jako Polski Ruch Antywojenny nagramy, przygotujemy. Każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć inicjatywę marszu Pokoju, kampanii to nie nasza wojna, w tym przygotowanie takiego poradnika wideo dla wszystkich potencjalnych, poborowych, może wesprzeć tę inicjatywę, może wesprzeć tę kampanię na zródce. Link do niej znajduje się w opisie i komentarzu. Powiedzmy to jeszcze raz głośno i wyraźnie. To nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.